Wojewódzki zjeżdżalnia i wodny plac zabaw powstały przy Zespole Szkół Powiatowych przy ulicy Mazowieckiej. Budowa zakończyła się w grudniu 2022 roku, natomiast ze względów technicznych musieliśmy czekać do sezonu, aż będzie można napełnić niecki basenowe. Mamy 3 niecki basenowe, głębokość 0,6, najmniejsza dla dzieci, dla tych najmłodszych dzieci, 1,2 metra już dla młodzieży i 1,5 metra już dla dorosłych. Zagospodarowany został również teren wokół basenu. Powstały szatnie i prysznice, a dla najmłodszych plac zabaw oraz zjeżdżalnie wodne. Do tej pory, aby ochłodzić się w upalne dni, mieszkańcy Przasnysza musieli jeździć na pływalnię w Chorzelach lub Ciechanowie. Musieliśmy wynająć autobus, musieliśmy kilka godzin poświęcić na dojazd. Teraz będziemy mieć te lekcje tutaj u siebie na basenach. Przede wszystkim dzieci będą miały co robić, a tu o mnie tak naprawdę chodzi. Przasnyskiemu starostwu udało się zrealizować inwestycje przy niewielkim wkładzie własnym, niespełna 900 tysięcy złotych. Milion dołożyło miasto Przasnysz. Radni jednogłośnie zadecydowali o tym, żeby przekazać tą sumę i wesprzeć budowę obiektu, bo nie ma co ukrywać, że rzeczywiście ten basen będzie taką wartością dodaną dla wszystkich kierunków rekreacyjnych, turystycznych dla naszego miasta. Nowy zespół basenów kosztował niemal 9,5 miliona złotych, większość, bo prawie 8 milionów złotych, pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład. Jedni inwestycje kończą, inni planują. Baseny powstaną też w Otwocku. Witam więc naszych kolejnych gości razem ze mną w studiu. Pan Jarosław Margielski, prezydent Otwocka. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Oraz pan Krzysztof Bieńkowski, starosta powiatu przasnyskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan starosta obecny podczas otwarcia basenów w Przasnyszu. A jak to wygląda w praktyce? Panie starosto, dlaczego warto inwestować właśnie w taką infrastrukturę sportową, z naciskiem na baseny? Dlaczego warto? No warto przede wszystkim dla młodego pokolenia, bo młodzi ludzie, którzy nauczą się pływać i korzystać z tych atrakcji, ale można powiedzieć sportów wodnych, będą zdrowsi. Tak? To jest inwestycja w naszą przyszłość. Oczywiście nie zapominając o osobach starszych, bo seniorzy, którzy będą mogli korzystać z takich basenów, również będą korzystali na tym zdrowotnie. Te baseny, które wybudowaliśmy w Przasnyszu, to takie wyczekiwane, można powiedzieć, no, moje dziecko, tak, które samorządowo zawsze marzyłem o tym, żeby w naszym mieście były baseny. Baseny odkryte są o tyle ciekawą propozycją, ponieważ przyciągają szczególnie dużo osób latem, gdy mieszkańcy są bardzo spragnieni takiego wyjścia na zewnątrz, takich kąpieli i w słońcu, i w wodzie. My w Przasnyszu nie mamy takiego naturalnego zbiornika, więc oczekiwanie społeczne było bardzo duże, żeby coś takiego powstało, gdzie można i odpocząć, ale też nauczyć się pływać. Gdzie na tej liście priorytetów są takie inwestycje? Czy da się wybrać albo trzeba wybierać, a może nie trzeba, między na przykład budową basenów, budową szkół, żłobków i innych inwestycji takiej użyteczności publicznej? Na pewno trzeba wybierać i to zadanie nie tylko dla starosty, prezydenta miasta, burmistrza, ale też dla radnych. Z pewnością wielkim priorytetem w samorządach są drogi, budowa dróg. Natomiast oprócz tego, że drogi mają być w samorządzie, to tymi drogami nie mogą wyjeżdżać nam mieszkańcy z regionu i zostawiać pustego miejsca. Musimy dla nich stworzyć atrakcyjny też teren, żeby znaleźli pracę, żeby mieli gdzie się uczyć, żeby mieli też możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. I wtedy region żyje. Tak musimy dbać o całość jako samorządowcy, żeby to faktycznie miało ręce i nogi. Nie samym chlebem żyje człowiek, tak? Ale szanowni państwo, my tutaj żeby mówimy... Żeby nie było tak, że ludzie po wszystkie atrakcje będą jechać do Warszawy, że tylko stolica będzie oferowała... No, dokładnie. No, rozwijajmy się tam w regionach, tam gdzie ludzie chcą mieszkać, żebyśmy nie musieli cały czas gonić tylko do dużych miast, a być może na zachód najlepiej zostawić wszystko. Zauważy pan redaktor, że my tutaj mówimy o samorządach, które zdobyły większość środków z zewnątrz.
zewnątrz. Tak? My swoich samorządowych środków niewiele tutaj wydajemy, bo staramy się zaoszczędzić i naprawdę przy przypadku chociażby powiatu przasnyskiego to jest 9% całej inwestycji zainwestowane w tą dziedzinę, których bardzo, bardzo chcieli mieszkańcy i dlatego postawiliśmy na taką inwestycję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi dziękuję Państwa gośćmi byli pan Jarosław Margielski, prezydent Otwocka. Dziękuję bardzo. Oraz pan Krzysztof Bieńkowski, starosta powiatu przasnyskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A Państwu dziękuję za uwagę. Kolejne wydanie programu Prosto z Mazowsza w najbliższy poniedziałek.